jednak po zwycięstwie w końcu, po ostatniej porażce z Dawidem Królikiem Śmiałowskim w bardzo nietypowym miejscu w kopalni w Wieliczce, szybka wygrana w pierwszej rundzie przez poddanie. Powiedz mi, czy taki właśnie był plan? Tak, plan był na początku, żeby dystansować kopnięciami, a żeby skracać dystans, schodzić cały czas w swoją prawą stronę i w końcu go gdzieś złapać na skróconym i przewrócić. No a tam już wiadomo, pracuje swoją grę. Bardzo się cieszę, no wyszło tak jak miało wyjść. Miałeś okazję rozmawiać teraz z Tomaszem Babilońskim, co tam prezes powiedział? Prezes się ucieszył, zapytał się jak się czuję i żebym był gotowy na grudzień. Odczuwałeś w ogóle to, że walczycie pod ziemią, czy było tak samo jak zwykle? Ojej, to po prostu było świetne. Przecież wczoraj tutaj przyjechaliśmy na ważenie, nie spodziewałem się, bo byłem tutaj chyba mając, nie wiem, 8 lat może. Teraz przyjechałem, świadomy tego wszystkiego. Zjechaliśmy wczoraj na ważenie i już było takie niesamowite uczucie. Z chłopakami przegadaliśmy o tym dużo minut w ogóle w pokoju, jak to jest w ogóle świetnie tutaj być. A teraz jeszcze do tego wygrana. Tylko się cieszyć. Jesteś w sumie stałym bywalcem organizacji Babilon, takim stałym punktem, ponieważ już brałeś udział w 3 galach. Powiedz mi w takim razie, jak wygląda twoja sprawa ze względu na dokumenty, kontrakty, czy przedłużasz swoją współpracę, czy właśnie ten kontrakt, który masz, kończy się, czy jeszcze opiewa na kilka walk. Jak to teraz będzie, bo wiadomo, że po zwycięstwie raczej będą chcieli tutaj włodarze przedłużyć z tobą współpracę. To znaczy wygląda to tak, że walczyłem dla gali Babilon chyba na trzeciej i czwartej edycji semi-pro walki. Gdzieś tym sposobem właśnie sobie zasłużyłem na to, żeby właśnie podpisać kontrakt i przed pierwszą zawodową walką już podpisywałem kontrakt z Babilon i mam jeszcze dla nich walki, więc będę tutaj walczył na pewno. Wspomniałeś o grudniu, to znaczy, że jakaś następna gala Babilonu już na grudzień nie masz tam walczyć? Sam nie mam pojęcia, gdzie będę walczył, tak po prostu usłyszałem, że mam być gotowy na grudzień. Nie zamierzałem tak robić przerwy. Ze względu, no nie wiadomo jakby się ta walka potoczyła oczywiście, mogła iść w dwie strony, ale tak czy tak, jeżeli miałbym być tylko zdrowy, a jestem zdrowy, nie zamierzałem robić sobie przerwy, ponieważ miałem długą przerwę spowodowaną kontuzją z ostatniej walki, więc teraz cały czas jest ten głód i na pewno będę ciężko pracował, żeby jeszcze w grudniu się pokazać. To wysokie kopnięcie, które tam zadałeś około minuty od rozpoczęcia tego pojedynku, czułeś, że ono weszło, czy tak to tylko wyglądało z naszej perspektywy, no bo tam nawet narożnik krzyknął, żeby iść do przodu i iść za ciosem. Tak, czułem, że weszło. Widziałem, jak się nawet tutaj gimnął lekko na jednej z nóg, ale nie chciałem się rzucać, nie chciałem się podpalać. Wiedziałem, że mogę się nadzieć na jakąś kontrę z jego strony. Chciałem na spokojnie sobie ułożyć tą walkę. Walka trwała 3 rundy po 5 minut, więc nigdzie mi się nie śpieszyło. A udało się to zrobić później, parę chwil później. Czy możesz jakoś odnieść się do miejsca twojej walki na karcie walk, ponieważ jest to zazwyczaj dość, bywa, może być kłopotliwe lub może być dodatkowo motywujące dla zawodnika, który otwiera swoją walką całe wydarzenie, całą galę, więc czy to w jakiś sposób wpływało na twój występ, czy raczej nie, po prostu nie brałeś tego pod uwagę? Szczerze mówiąc nie brałem, nawet się troszeczkę cieszyłem z tego, że rozpoczynam galę. Teraz mam bardzo dużo czasu, żeby sobie na spokojnie obejrzeć walki, posiedzieć ze znajomymi, więc tak naprawdę jak najbardziej na tak. To dziękuję. A jeszcze mógłbym pozdrowić, chciałbym pozdrowić na początku mojego szwagra, który nie mógł dzisiaj być ze mną, ale mocno wspierał i na pewno ucieszy się z tych pozdrowień. Mojego trenera głównego, którego też dzisiaj nie mogło być ze mną, ponieważ jest na Mistrzostwach Europy. I mojego wuja i drugiego trenera Pawła Borutę. Do tego chciałbym pozdrowić wszystkich swoich sponsorów, głównie firmę Windor, która cały czas we mnie wierzy i pozwala mi się rozwijać. Całą resztę, Fight Sport, Radwak, Kepsun Kebab, pizzerię. Do tego jeszcze Prince Projektik i Event Ball. Dziękuję bardzo.